Jaworznicka Państwowa Szkoła Muzyczna wraz z Miejską Biblioteką Publiczną przygotowały kolejne spotkanie z cyklu Biblioteka Pełna Muzyki. Tym razem koncertowano na okoliczność Dnia Kobiet. Wydarzenie miało miejsce w gmachu głównym biblioteki 7 marca. Choć w przededniu Dnia Kobiet, to nie zmienia postaci rzeczy. Muzykowano dla pań dużych i małych. Panowie też byli mile widziani. Koncert nie bez powodu zatytułowano jej portret. Dzisiaj przygotowaliśmy, właściwie można powiedzieć, że wszystkie prezentacje, które będą dzisiaj przedstawiane, to są raczej współcześni kompozytorzy. Myślę, że to też pięknie właśnie wygląda, że to jest taki hołd dla naszej jubilatki. Jej portret to taki piękny tytuł, ale bardzo szeroko pojęty. Myślę, że tutaj nasi uczniowie właśnie taką swoistego rodzaju laurkę przedstawią i podziękują i swoim mamom, i może babciom, też nauczycielkom, ale też kompozytorkom. Sprawę potraktowano poważnie i ambitnie. Zagrano i Szymanowskiego, i Wieniawskiego, Dowlasza i Stojanowa. W tym repertuarze bez wątpienia zaprezentowali się utalentowani młodzi artyści. Biblioteka przygotowała bardzo akuratną prelekcję o malarce Annie Bilińskiej i aktorce Helenie Modrzejewskiej. Skoro tytułów koncertów nie dobiera się przypadkowo, to pytamy przewrotnie młodych muzyków, z jaką postacią filmową kojarzą wykonywany przez siebie utwór. Wybrałam utwór taki, który gram Henryka Wieniawskiego, to jest Oberta z Giedur. Kojarzy on mi się z Hermioną Granger z filmu Harry'ego Pottera. Myślę, że dlatego, że Hermiona tak wszystko dopina na ostatni guzik, tak samo jak Wieniawski, jak tworzył ten utwór. Przygotowałam utwór Saksofonissimo. Kojarzy mi się z Myszką Mimi, ponieważ ten utwór jest taki, pierwsza część jest taka powolna, a druga część zaczyna nabierać sensu. Jest on spokojny i miły, cieplutki. Zagram dzisiaj taniec góralski, który napisała Ewa Iwan. Kojarzy mi się on z Maryną z Janosika. Wyobraźnia młodych artystów nie zawodzi, ich fantazja działa bez zarzutu. I to by było na tyle.